Hubert Biskupski, witam Państwa ponownie. Kolejna debata w cyklu naszych dzisiejszych debat E-Polska Rewolucja Cyfrowa. Tematem, o którym będziemy rozmawiać, wyzwania dla bezpiecznej cyfrowej gospodarki w niebezpiecznych czasach. Witam serdecznie naszych gości. Pani Justyna Orłowska, pełnomocnik premiera do spraw GovTech. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Artur Kurzweil, wiceprezes PKO BP, dzień dobry. Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze. Robert Król, wicedyrektor NASK. Witam bardzo serdecznie. I w studio pan Michał Jaworski, członek zarządu Microsoft Polska, dzień dobry. Dzień dobry. Dołączy do nas jeszcze pan Robert Perkowski, wiceprezes PGN. IG, jak przystało na debatę poświęconą cyfrowej gospodarce, znakomita większość gości jest online, co nam nie przeszkodzi, a wręcz nawet powinno pomóc. Pierwsze pytanie pozwolę sobie skierować do pani minister. Dwa wielkie wydarzenia, które wpływają cały czas niezmiennie niestety na nasze życie społeczne i gospodarcze, czyli pandemia COVID i wojna na Ukrainie. Jakie innowacje technologiczne wymuszały i wymuszają na nas te wydarzenia? No tak, oba te wydarzenia mają, można powiedzieć, jeden wspólny mianownik. Nauczyły nam, jak istotne jest inwestowanie w nowoczesne kompetencje, no, szczególnie te cyfrowe. Chodzi tu nie tylko o umiejętność obsługi programów do pracy zdalnej, ale również być może przede wszystkim no, kompetencje pozwalające bezpiecznie poruszać się w środowisku cyfrowym. Z badania nastolatki 3.0 wynika, że spędzamy o godzinę więcej czasu w internecie niż w roku 2014. 80% z nas dokonuje przez internet płatności. To jedno z najbardziej wrażliwych elementów naszego życia. No widać też, że zaledwie 40% z nas stosuje najbardziej podstawowe sposoby zabezpieczania się przed tymi zagrożeniami w internecie, takie jak chociażby uwierzytelnianie dwuskładnikowe. Dlatego tak ważne jest podejmowanie wspólnych inicjatyw mających na celu walkę z internetowymi patologiami, w tym dezinformacją. Mieją właśnie dokładnie 2 lata od czasu, kiedy razem z Polską Agencją Prasową tworzyliśmy serwis Fake Hunter, no, który od swojego powstania zweryfikował już 1000 doniesień. Po tym widzimy, jak zmieniają się trendy od negowania istnienia wirusa, przez co przykładowo w samych pierwszych miesiącach pandemii zmarło kilkaset osób, przez walkę ze szczepionkami, po zakrzywianie perspektywy obecnej inwazji na Ukrainie. I nikogo nie powinno zaskakiwać, że te przekazy kolportują te same konta. Każdy z tych strumieni jest oczywiście brany pod uwagę przy tworzeniu kolejnych kategorii Fake Huntera, z jego maratonu Fake Hunter Challenge. Tutaj mamy przedstawiciela właśnie naukowo-akademickiej sieci komputerowej, pana dyrektora Króla, który zresztą też po stronie NASK-u właśnie też odpowiada za tą weryfikację tych kont i no NASK jest oczywiście, no mamy tutaj do czynienia z organizacją i z instytucją, która odpowiada za blokowanie takich kont, zgłaszanie takich kont. Oczywiście cokolwiek robimy, musimy również uwzględniać osoby, które przybyły do nas z Ukrainy, uciekając przez wojnę. Dlatego też ostatnia edycja Fake Hunter Challenge była skierowana właśnie między innymi do tej grupy, także skierowana szczególnie do młodzieży szkolnej. Tutaj naprawdę udało się nam pozyskać setki zespołów z szkół, które były zespołami, które zgłaszały właśnie fejki, a także je weryfikowały. Bardzo się cieszymy i dziękujemy tutaj, jeżeli ktoś ogląda nas ze społeczności szkolnej, za wkład tutaj dyrekcji i nauczycieli, że poświęcili ten, no także weekend na to, żeby ich uczniowie mogli uczestniczyć w tym wydarzeniu, które można było się też dużo dowiedzieć, jak walczyć z fake newsami. Pani minister, wspomniała pani o tych nowych wyzwaniach związanych z wojną na Ukrainie, między innymi z napływem olbrzymiej liczby ponad 2 milionów uchodźców do Polski. Znakomita większość z nich to są kobiety i dzieci, a skoro dzieci, to wiąże się to między innymi z potrzebą zapewnienia tym dzieciom opieki i edukacji szkolnej. Państwo, żeście ruszyli z programem Szkoła dla Was, na czym ten program polega, do kogo jest skierowany, jak się będzie rozwijał?
Szkoła dla Was to jest szereg inicjatyw, które nie są wyłącznie w pojedynkę przez nas prowadzonymi inicjatywami i tutaj w szczególności dziękujemy biznesowi, przedstawicielom dużych korporacji międzynarodowych, ale także naszych organizacji i naszych firm w Polsce. Szkoła dla Was to między innymi chociażby zbiórka laptopów tutaj używanych najwyżej z wiekiem 5 lat i oczywiście funkcjonujących, które Zespół Cyfrowej Polski to jest stowarzyszenie, związek zrzeszający właśnie organizacje technologiczne w Polsce, zobowiązał się do ich czyszczenia i przygotowywania celem tego, aby ukraińskie dzieci mogły kontynuować edukację jeszcze w systemie ukraińskim. To właśnie była prośba ministra edukacji z Ukrainy do naszego ministra edukacji, pana Przemysława Czarnka, aby wręcz prosił nas, można powiedzieć nawet błagał, żeby mu wspierać go w tym, żeby możliwie jak najdłużej umożliwić to, aby tą edukację mogły dzieci z Ukrainy jeszcze w tym systemie ukraińskim kontynuować. Temu służy właśnie zbiórka laptopów. Dziękujemy już tutaj tysiącom właśnie osób, które przyczyniły się do tego, że te laptopy już docierają do młodzieży ukraińskiej. Ale laptop to oczywiście, co na laptopie? Na laptopie oczywiście także chociażby specjalnie dedykowana ścieżka na naszej platformie, zintegrowanej platformie edukacyjnej. Tam też mamy zakładkę Szkoła dla Was z dedykowanymi materiałami dla młodzieży ukraińskiej. Szkoła dla Was to także chatbot informacyjny na naszej stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki na Facebooku. I tutaj dziękujemy serdecznie firmie LiveChat, która dostarczyła technologię i pracownikom ministerstwa, którzy zasilili to w dialogu ze społecznością ukraińską zasiliły w to, aby osoby, które poszukują informacji o tym, jak można czy to wejść do systemu polskiego szkolnictwa, czy też kontynuować edukację ukraińską, te odpowiedzi można znaleźć właśnie z naszym, można porozmawiać z naszym wirtualnym asystentem na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki. Także umożliwiliśmy wolontariat edukacyjny dla osób, które chciałyby się przyłączyć do tego no, wielkiego zadania, bo tak naprawdę mówimy tutaj już z blisko 200 tysiącach dzieci w polskich szkołach, czy to w szkole bez bezpośrednio, czy też w oddziałach przygotowawczych. My zawsze rekomendujemy i dziękuję, bo słyszeliśmy już od organów prowadzących, bo to głównie organy prowadzące samorządowe mają ten obowiązek przyjęcia, bo tak mamy bardzo elastyczne przepisy i tu znowu ukłon w stronę właśnie organów prowadzących, w szczególności samorządowych, które także dały nam informację, co trzeba jeszcze legislacyjnie ewentualnie uzupełnić, bo nasze prawo pozwalało na to, żeby każdy uczeń, który chce za granicy, każdy osoba w wieku szkolnym może włączyć się do naszego systemu. Mamy tu bardzo otwarty, elastyczny system. Ale to, co my rekomendujemy, i znowuż dziękuję serdecznie organom samorządowym za to, że właśnie to realizują, tworzenie oddziałów przygotowawczych, bo pamiętajmy, że to jest ogromny stres dla osób, które nie znają języka polskiego, trafić do klasy, gdzie wszyscy mówią w języku polskim, a nic się nie rozumie. W związku z tym ten oddział przygotowawczy jest taką, można powiedzieć, furtką do polskiej szkoły, gdzie można się nauczyć języka polskiego, a także po prostu są dedykowane zajęcia dla grup dzieci i młodzieży w wieku szkolnym z zagranicy. Tutaj mamy do czynienia oczywiście z dziećmi z Ukrainy. Natomiast tu jest wielka, tak jak mówię, współpraca między biznesem, organizacjami pozarządowymi, samorządem i rządem. I nie chcę wymieniać tutaj, kto zrobił najwięcej, bo po prostu siła tkwi właśnie w tym, że tutaj był ten teamwork i naprawdę wielka współpraca, ale tej współpracy oczywiście potrzebujemy więcej i dłużej. Dziękuję bardzo. Pani minister bardzo ładnie mówiła o tej współpracy. Bez tej współpracy nie udałoby się wchłonąć i przyjąć tak dużej liczby mieszkańców Ukrainy. To jest oczywiście podziękowania kierujemy do wszystkich instytucji, które przy tym pracują. To jest z jednej strony wyzwanie, ale to są też olbrzymie szanse dla naszych dzieci, dla naszej młodzieży, bo nawet ci mali Ukraińcy, którzy nie znają przynajmniej na początku języka polskiego, to jest taka absolutna wartość dodana, to jest otwarcie się na nową kulturę, to jest takie doznanie,
można powiedzieć, brzegowe, więc warto absolutnie to wykorzystywać. Artur Kurzweil, wiceprezes PKO BP. Panie prezesie, PKO BP to bank, ale w zasadzie tak naprawdę Big Tech z licencją na bankowanie. Państwo tę digitalizację przechodzicie już od dłuższego czasu. Natomiast kiedy wybuchła wojna na Ukrainie, mieliśmy do czynienia na szczęście z krótkotrwałym, ale jednak z kryzysem zaufania do pieniądza elektronicznego. Polacy rzucili się do bankomatów, by wypłacać czystą, żywą gotówkę i trzymać ją, nie wiem, czy to w pawlaczu, czy w portfelu, nieistotne, czy w tych niepewnych czasach pieniądz elektroniczny jest pieniądzem bezpiecznym. Dziękuję za to pytanie. Rzeczywiście wojna na Ukrainie spowodowała masowy ruch w stronę bankomatów i naszych oddziałów. Zaobserwowaliśmy znaczące wypłaty gotówki, a później znaczące wpłaty tej gotówki. Także rzeczywiście tutaj ruch był dosyć duży i jednym z rozwiązań w przyszłości, które zaadresuje tego typu wyzwania, będzie CBDC, czyli Central Bank Digital Currency, pieniądz, który będzie tożsame z pieniądzem w tej chwili obowiązującym w obrocie i z całą pewnością, jeżeli ta i technologia za tym stojąca i użycie CBDC będzie popularyzowane nie tylko w tych kilku krajach, gdzie w tej chwili albo trwają pilotaże, albo jest wdrożony wręcz do użycia taki pieniądz, na pewno rozwiąże tego typu problemy z dostępem do gotówki. Natomiast odnośnie bezpieczeństwa, to rzeczywiście dla nas jako PKO Banku Polskiego bezpieczeństwo jest absolutnym priorytetem. To jest fundament, na którym opieramy nasze zaufanie do klientów i klienci opierają je w stosunku do nas, więc w naszym przypadku angażujemy znaczne siły i środki w celu tego, żeby to bezpieczeństwo na bieżąco usprawniać, monitorować i w taki sposób no, trochę wyprzedzający przeciwdziałać temu. Dlatego patrząc na waluty cyfrowe, to nie mówimy tylko o CBDC, ale również o stablecoinach i również o kryptowalutach. O ile ten ostatni temat to zostawię bez komentarza, dlatego że to są po prostu walory często spekulacyjne, które podlegają dużym wahaniom i tak samo potrafią bardzo dużo zysku wygenerować, jak i również płaczu i zgrzytu zębami. Dlatego tym się nie interesujemy, ale my jako PKO Bank Polski uważnie przygotowujemy się do tej rewolucji, która nastąpi przy wprowadzeniu masowym albo europejskiej waluty, albo dolara amerykańskiego w postaci cyfrowego pieniądza. Staramy się być na bieżąco, monitorować trendy, ale również utworzyliśmy zespół, który wraz z naszym cyberbezpieczeństwem przygląda się użyciu i wykorzystaniu stablecoinów. Tworzymy laboratoria, wykonujemy pewne eksperymenty w oparciu o integrację z naszymi testowymi systemami, które są odzwierciedleniem de facto systemów, które używamy dla naszych klientów, chociażby nasze ICO. Kiedyś... Także jak najbardziej cyberbezpieczeństwo jest istotnym elementem, który jest absolutnie podstawą tego, żeby zaufanie budować do cyfrowych walut, ale również je aktywnie wykorzystywać w całym systemie bankowym. Kiedy i tutaj czekamy na kolejne ruchy. Kiedy państwo spodziewacie się, że któraś z tych głównych walut świata stanie się tylko i wyłącznie walutą cyfrową? To jest pytanie oczywiście do regulatorów i do tego, co się dzieje na rynku. Natomiast wiemy, że są prowadzone prace w ramach Unii Europejskiej. Są też regulacje takie jak MiCA, czyli Markets in Crypto Assets, który to powoduje, że jak najbardziej to w tej chwili już nie jest science fiction. To nie jest tylko temat w Nigerii, na Bahamach i na wyspach karaibskich. To jest rzeczywiście coś, co jest poważnie inwestygowane przez poważne instytucje. Ja myślę, że 2-3 lata to jest ten okres, kiedy będziemy mieli do czynienia z pilotażami na mniejszą lub większą skalę. Po tym okresie należy się spodziewać jakichś produkcyjnych wdrożeń. A czy w Polsce my jesteśmy gotowi do zastąpienia złotego papierowego czy też miedzianego złotym elektronicznym? Ja nie mówię o tej warstwie natury politycznej, bo prezes Adam Glapiński bardzo krytycznie się o tym wypowiada, mówiąc, że ten
pieniądz rzeczywisty, papierowy ma dla nas bardzo dużą wartość, ale patrzę tylko i pytam tylko w kontekście i wyłącznie technologicznym. Technologicznie to nie jest jakieś straszne wyzwanie. Algorytmy blockchainowe i technologia cyfrowych walut to jest coś, co jest na rynku od dłuższego czasu. Oczywiście w przypadku skalowalności i objęcia takimi walutami obiegu i zastąpienie częściowo obiegu normalnego pieniądza, to jest pewne wyzwanie, ale myślę, że to technologicznie naprawdę nie ma co się tutaj tego obawiać. To, co jest szalenie istotne, no to te cyfrowe waluty po prostu spowodują... Aha, pytanie było odnośnie świadomości. My zrobiliśmy, przygotowując się i eksperymentując, tak jak powiedziałem, tworząc różne proof of concept w ramach cyfrowego stablecoina, my również przypatrujemy się świadomości Polakom. Przeprowadziliśmy w roku 2021 na przełomie kwietnia i maja badanie z GFK na próbie 1000 osób, gdzie głównie odbiorcami tych naszych kwestionariuszy i pytań były osoby mali, średni przedsiębiorcy, osoby 18-25 lat, grupa Henry tak zwana, czyli ci, którzy już dobrze zarabiają, ale jeszcze nie są wystarczająco zamożni, żeby ich tak kwalifikować. No i przedsiębiorcy, właśnie tacy, którzy są otwarci na nowe technologie, inwestorzy giełdowi. I wyszło nam na to, że 20% tylko nie słyszało o cyfrowych walutach, więc ta grupa jest jak najbardziej gotowa. Co więcej, w tej grupie 5% już aktywnie dokonywało różnych operacji na walutach cyfrowych. Głównie to były kryptowaluty, głównie to były spekulacje, ale widać, że eksperymenty tam, to nie są eksperymenty, bo to są na żywym pieniądzu inwestycje. One już się dzieją, więc myślę, że w ramach dojrzałości naszego społeczeństwa, zmiany też demografii, która jest nieunikniona, jak najbardziej Polacy coraz bardziej z dnia na dzień są gotowi, a niektórzy już są gotowi, niektórzy już aktywnie używają cyfrowego pieniądza. Do tej kwestii świadomości, zmiany świadomości w dużym stopniu wymuszanej przez pandemię, a teraz przez wojnę jeszcze wrócimy. Pytanie do pana Roberta Króla z NASK-u. Pani minister wspomniała poniekąd o tym, że konta, które przez długi czas, przez ostatnie dwa lata szerzyły, no mówiąc wprost, dezinformację dotyczącą pandemii COVID, w tej chwili stały się kontami, które szerzą dezinformację dotyczącą agresji rosyjskiej na Ukrainę. Czy państwo taki proces, takie zjawisko żeście zauważyli i jak duża jest skala tego zjawiska, w jaki sposób można z tym walczyć i jak można temu zapobiegać? Może zacznę od takiego odpowiedzenia na pytanie, czym w ogóle ta dezinformacja jest, bo co do zasady warto mieć świadomość, że jest to rodzaj broni używanej w internecie, której nabojami są emocje skierowane w naszą stronę po to, żeby nas, obywateli, nas mieszkańców Polski podzielić. Jeszcze jakiś czas temu dzielono nas na tych, którzy popierają rozwój technologiczny i inwestycje w 5G i takich, którzy się jej boją. Potem dzielono nas w kontekście akcji szczepień czy COVID-a i nastawiając negatywnie właśnie do szczepionek. Dzisiaj jest taka próba naszego negatywnego nastawienia nas negatywnie do obywateli Ukrainy. I pierwsze takie przejawy właśnie tego przejścia, kont, które jeszcze chwilę temu mówiły o tym, że COVID nie istnieje albo że to jest zaplanowana akcja kilku wielkich korporacji, bardzo szybko, jak tylko rozpoczęła się agresja Rosji na Ukrainę, przestawiły się na właśnie próbę podzielenia nas na tych, którzy popierają czy wspierają Ukraińców i tych, którzy są przeciwni. I pierwszą taką informacją, jaką próbowano zaszczepić nam, było to, że uwaga, uwaga, to teraz do Polski będą przyjeżdżać ranni Ukraińcy, którzy zajmować będą miejsca w szpitalach, w tych szpitalach, dla których brakuje miejsc dla osób chorych na COVID.
To się oczywiście nie wydarzyło, ale od tego się zaczęło i teraz codziennie obserwujemy nowe próby podzielenia nas, wzbudzenia w nas emocji, czy to właśnie związanych z tym, że zabraknie pieniądza w bankomacie. Tak, słynna kuzynka z ząbek albo ktoś taki, tak. Czy właśnie, dokładnie tak. A teraz widzimy, obserwujemy próbę przedstawienia obywateli Ukrainy w negatywnym świetle w bardzo różnych codziennych sytuacjach. Czy to kradzieże, czy to roszczeniowość, czy odmowa płatności w sklepie. To są informacje, które czytamy w mediach społecznościowych, których nie jesteśmy w stanie potwierdzić. I to jest taka aktualna, powiedzmy, strategia dezinformacyjna, którą obserwujemy. A proszę powiedzieć, jak temu zapobiegać? Jak rozróżniać te informacje prawdziwe od tych informacji nieprawdziwych i w jaki sposób państwo to robicie, w jaki sposób państwo z tym walczycie, no bo ja jako ja to mogę co najwyżej nie przeczytać, nie followować, prawda, albo poinformować innych, że to jest, mówiąc kolokwialnie, ruski troll, prawda? Natomiast państwo macie znacznie szerszy wachlarz tych narzędzi. Bardzo dziękuję za to pytanie, bo de facto internauta, czytelnik, użytkownik mediów społecznościowych jest pierwszym odbiorcą i pierwszą linią obrony. W związku z tym prowadzimy akcje edukacyjne, namawiamy do tego, żeby przede wszystkim weryfikować. No i w sytuacji, w której jest podany fakt, można łatwo go sprawdzić. W sytuacji, kiedy jest to insynuacja, już pewnie wymaga to większego wysiłku. I kiedy wymaga to od nas większego wysiłku, rekomendujemy poczekać. Poczekać, aż dziennikarz, aż ktoś, kto ma narzędzia do weryfikacji, zajmuje się taką weryfikacją, dokona tej weryfikacji. Właśnie, to może być dziennikarz, to może być profil na Facebooku nasz, włącz weryfikację NASK, ale to może być Fake Hunter Papu, Demagog jako inicjatywa społeczna. Tam zachęcamy sprawdzać. Nawet zachęcamy zajrzeć na te serwisy raz w tygodniu, żeby zorientować się, co dzisiaj jest taką aktualną strategią dezinformacyjną. Tylko żyjemy w czasach, tak? W których szybkość jest no, często ważniejsza od jakości, prawda? I kto pierwszy, ten lepszy. I ja widzę niestety wśród kolegów, również dziennikarzy, i to no, pierwszorzędnych, częstokroć powielanie informacji. Nie mówię tutaj o rosyjskiej dezinformacji, ale no, o informacji, które się okazują być nie do końca prawdziwe. Albo to jest zdjęcie nie z tej wojny, tylko zdjęcie z wojny czeczeńskiej, albo to powiedział nie ten osobnik, tylko ktoś zupełnie inny. Żyjemy w niezwykle szybkich czasach. To prawda. I warto powiedzieć sobie, że dezinformacja to jest jedno, to jest zaplanowana strategia, zaplanowane działanie, a drugą rzeczą jest popełnianie błędów. I w przypadku dziennikarzy, o których pan wspomina, czy nawet dużych mediów, to pewnie warto czytać tych, którzy potrafią przyznać się do błędu po prostu i potrafią poprawić ten artykuł, wskazując, że jednak zostali wprowadzeni w błąd. Takim mediom warto ufać. Gorzej z tymi, którzy popełnili błąd i nie poprawiają. No to stają się częścią jakby tej akcji dezinformacyjnej. Dziękuję bardzo. Jest z nami pan Robert Perkowski, wiceprezes PGNiG. Dzień dobry, witam pana serdecznie. Czy się słyszymy? Dzień dobry, witam pana, witam państwa serdecznie. Panie prezesie, w poprzedniej debacie żeśmy rozmawiali na temat bezpieczeństwa energetycznego, między innymi na temat bezpieczeństwa energetycznego, na temat dywersyfikacji źródeł dostaw i embarga na rosyjskie surowce energetyczne, ale bezpieczeństwo energetyczne to również cały cykl procesów cyfrowych. Państwo, no już w zeszłym roku żeście wprowadzili coś, co jest określane mianem
Smart Field i to się wpisuje w to bezpieczeństwo, bezpieczeństwo cyfrowe. Na czym ten program polega i jak ważne jest bezpieczeństwo cyfrowe w kontekście bezpieczeństwa energetycznego? No ja myślę, że tak naprawdę te przed chwilą omawiane przez Państwa wydarzenia, chociażby dotyczące Ukrainy, pokazują, jak to bezpieczeństwo cyfrowe jest niezwykle ważne i jakie można przy wykorzystaniu tych nowych technologii, dostępnych narzędzi w pewnym sensie dywersyfikować i poprawiać. No, dziś w pewnym sensie, a w zasadzie to wprost, mamy pełną świadomość, że wiele tak naprawdę instytucji, również tej administracji państwowej, ale sektor bankowy i wiele innych przedsiębiorstw przeniosła się do chmury, więc mamy już pewien taki faktyczny dowód z naszego sąsiedniego kraju, z ostatnich wydarzeń, że te nowoczesne rozwiązania to nie jest tylko coś, co budzi obawy, ale przede wszystkim może tak naprawdę w tej ostatecznej sytuacji uratować nam w pewnym sensie i dosłownie tak naprawdę ciągłość naszej pracy. Ale bezpieczeństwo w naszym wymiarze to nie tylko to bezpieczeństwo cyfrowe, ale również bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju, polskie górnictwo naftowe i gazownictwo i sektor, który reprezentujemy, czyli tak naprawdę sektor gazowy, jest wprost, powiedziałbym, takim pierwszym symptomem tego dużego konfliktu, ponieważ ten cały konflikt związany z agresją na Ukrainę rozpoczął się przede wszystkim od gwałtownego wzrostu cen węglowodorów, a zwłaszcza tutaj faktycznie gazu ziemnego, więc my tutaj byliśmy dosłownie na pierwszej linii frontu, chociaż nie był front być może militarny, ale na pewno mocno ekonomiczny i dbaliśmy tu o cały czas o to bezpieczeństwo szeroko rozumiane naszych klientów, naszych obywateli, bo PGNiG ma ponad 90% udziału w rynku i faktycznie jesteśmy tutaj głównym przedsiębiorstwem odpowiedzialnym za bezpieczne dostawy, ciągłe dostawy energii właśnie w tej formie, przecież ona jest potem przetwarzana, mówię o gazie ziemnym, na inne formy, nie tylko ciepło w naszych domach, ale również na energię elektryczną w elektrowniach. Ale jak pan redaktor tutaj zauważył, zwrócił uwagę już na te elementy cyfrowe, faktycznie możemy się pochwalić, bo my jako państwo, jako kraj, ale zwłaszcza również Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo odkryło już jakiś czas temu te dobrodziejstwa nowych narzędzi elektronicznych w postaci chociażby chmury obliczeniowej, którą tutaj w sposób coraz bardziej efektywny wykorzystujemy. Również naszego projektu Smartfield, bo pewnie pan redaktor chciał się również o to zapytać. No więc właśnie o to chciałem dokładnie zapytać, na czym ten program polega. To jest innowacyjny program, no, wdrożony już w czasie kryzysu, co prawda nie kryzysu wojennego, ale kryzysu spowodowanego pandemią COVID. No, nie, no tak, pandemią COVID, zgadza się, tak. Faktycznie, bo pandemia COVID też otworzyła nam jako społeczeństwu szeroko oczy na możliwość nieco bardziej otwartą w postaci pracy zdalnej. Do tej pory wiele zakładów pracy nie wyobrażało sobie i nawet pracowników możliwości pracy z domu, a tego typu narzędzia faktycznie były już od dawna dostępne. To się zbiegło w czasie dość przypadkowo. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, jeden taki szczególny sektor poszukiwań i wydobycia jest to niezwykle ważny obszar dla naszej firmy, ale również dla bezpieczeństwa energetycznego, no bo przede wszystkim najłatwiej zarządzać tym bezpieczeństwem, jeżeli samemu się wydobywa i wprowadza na rynek do własnych sieci węglowodory w postaci gazu, ale żeby robić to w sposób ekonomiczny, uzasadniony, jak z jak największym poszanowaniem chociażby środowiska naturalnego i z jak największym poszanowaniem nie tylko poprzez na przykład zmniejszenie emisji metanu czy dwutlenku węgla w trakcie tego procesu wydobycia, bo kopalnie gazu to są również kopalnie i one mogą emitować różnego rodzaju gazy i powodować pewną uciążliwość, ale również z poszanowaniem środowiska w postaci tego najefektywniejszego, największego stopnia szczerpania tych zasobów naturalnych. No skoro już się tam dostaliśmy, to nie marnujmy ich, to wykorzystajmy je do ostatniej chwili. Te procesy też są niezwykle kosztowne, obarczone bardzo dużym ryzykiem niepowodzeń, bo tak dopiero dowiadujemy się, czy ten gaz tam jest i ile tego gazu jest, dopiero jak się dowiercimy i zaczynamy go eksploatować. W związku z tym ten proces przygotowania, symulacji, analizy wszystkich danych jest procesem
najbardziej wrażliwym, który pozwala nam najprecyzyjniej oszacować wszystkie kolejne kroki i cały proces inwestycyjny po to, żeby faktycznie było to wykonane jak najefektywniej. My jako Polska nie jesteśmy krajem, nie jesteśmy Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, nie jesteśmy takimi tradycyjnymi państwami, które wydobywają ropę naftową i gaz, bo tam są przeolbrzymie zasoby, bardzo wydajne złoża gazu ziemnego, ropy naftowej. My mamy to po prostu poprzez uwarunkowania naturalne zdecydowanie bardziej rozdrobnione, dużo bardziej trudne. Więc to jest kolejny argument, dlaczego tak naprawdę ten proces przygotowania po prostu nie jest tak, jak gdzieś w Katarze wbijemy sobie rurę i ta ropa po prostu leci. Jak nam leci trochę gorzej, to wbijamy sobie tą rurę w drugim miejscu. My musimy się mocno nagłowić, żeby to zrobić w sposób efektywny i jak najbardziej czerpać. Stąd ten proces przygotowania w postaci zdjęć sejsmicznych. Wyobraźcie sobie Państwo, że takie zdjęcie surowe potrafi ważyć nawet powyżej 1 petabajta danych. To tak dla pozostałych to jest 1 000 000 gigabajtów. Żeby to wszystko przeanalizować, przetworzyć, skalibrować chociażby z tym pierwszym odwiertem czy badawczym, czy poszukiwawczym i dopiero na tej bazie stworzyć jakiś precyzyjny model złoża. Po stworzeniu tego modelu złoża zaprojektować konkretne kolejne prace wiertnicze tych otworów, które będą otworami eksploatacyjnymi. Tam jest cała masa procesów fizyko-chemicznych występujących, których się dzisiaj Państwo pewnie nawet nie spodziewacie, a taki odwiert potrafi jeden pojedynczy kosztować nawet 100 kilkadziesiąt milionów złotych. Stąd wpadliśmy na pomysł, żeby zaprząc do tego procesu po pierwsze chmurę obliczeniową, czyli coś, co kiedyś na przykład nam proces eksploatacji złoża przez cały okres jego właśnie życia potrafiło nam zająć na przykład miesiąc czasu. Serwery liczyły, wyliczały, tak jak prognozy pogody nam wyliczają serwery, to tak samo tutaj liczyły. Na tej podstawie można było dokładnie tą infrastrukturę w sposób optymalny, minimalizując niezbędne do niezbędnych wydatków ponoszonych na zagospodarowanie tego złoża je zaprojektować. I dziś jesteśmy w stanie ten proces, proszę Państwa, skrócić dzięki chmurze obliczeniowej tak naprawdę do pojedynczych sekund. Jaka z tego jest korzyść? No korzyść w sposób, powiedziałbym, wręcz oczywiste korzyści. Po pierwsze, krótsze zaangażowanie osób. Po drugie, przede wszystkim możemy w tej samej jednostce czasu, czyli w przeciągu na przykład 1 dnia, ja nie mówię, że nam już tak idealnie to się wszystko udaje, ale w przeciągu 1 dnia możemy teoretycznie przeanalizować setki różnych wariantów uzbrojenia, miejsc wiercenia, głębokości, średnicy wszystkich gazociągów. I czyli na samym końcu wybrać ten najbardziej optymalny, jednocześnie zbierając z okresu eksploatacji wszystkie te niezbędne dane, które będą potrafiły nakarmić sztuczną inteligencję, ten machine learning, czyli coś takiego pokrewnego do sztucznej inteligencji, być może bardziej właściwe nawet w tym konkretnym przykładzie, wiedzą, danymi, po to, żeby te procesy były coraz bardziej autonomiczne, po to, żeby można było je realizować coraz bardziej zdalnie, bo tu widzimy kolejne, panie redaktorze, korzyści w postaci jakby również budowy nie tylko tego, powiedzmy sobie, naszego biznesowego podejścia, ale również bezpieczeństwa energetycznego, bo tego typu podejście pozwala nam mitygować bezpieczeństwo w postaci na przykład wysyłania czy naszych pracowników albo pracy na złożach, które PGNiG również posiada, zagranicznych, czy to w Norwegii, czy to w Pakistanie, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, czy w Libii, uwzględniając również różne lokalne regulacje. Pracownik jednak najefektywniej go wykorzystać w miejscu jego docelowym pracy, połączyć różne kompetencje z różnych miejsc na jednej wspólnej platformie. Przepraszam, to też mi pewnie sztuczna inteligencja pipczy w moich telefonach. Tak, ale bo i tak czuję, że przedługo mówię, to może zakończę jakimiś drobnymi liczbami. Proszę sobie wyobrazić, panie redaktorze, że wykorzystując ten właśnie projekt Smartfield, bo tak to nazwaliśmy, mądrze brzmi po prostu, udowodniliśmy, że w kraju na tych obecnych
posiadanych przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo koncesjach. Jest ich sto kilkadziesiąt eksploatacyjnych koncesji i ponad 2000, około 2300 otworów roboczych. Pewnie przy tej samej produkcji to w Katarze mogliby mieć pewnie 20 parę. My musimy mieć 2000 kilkaset. Proszę sobie, czyli pokazuje to też skalę jakby tej trudności, że u nas nie jest tak łatwo to wydobywać, ile musimy się więcej natrudnić. Stąd musimy być tacy dobrzy, musimy być lepsi od tych Katarczyków, od Amerykanów i od wielu innych w analizie, bo nie mamy tak łatwo. Po prostu życie nas zmusiło do tego. Ale udowodniliśmy, że w tym, co mamy, w przeciągu 2021-2022, tylko w tych dwóch latach udokumentowaliśmy tylko na podstawie tego narzędzia, naszymi precyzyjnymi nowymi algorytmami, zaangażowaniem oczywiście przede wszystkim inżynierów, że mamy do dyspozycji, możemy wydobyć dodatkowych 7 miliardów metrów sześciennych gazu. Oczywiście w okresie eksploatacji tych złóż. I nie mówię tutaj o kolejnych pracach na kolejnych złożach, tych, które pracujemy, tylko mówię na tym, co faktycznie dziś pracuje, będzie mogło pracować dzięki temu dłużej, będzie mogło ten gaz oddawać do naszych sieci dłużej, odprowadzając podatki w naszym państwie dłużej, a jednocześnie dając zatrudnienie dla naszych pracowników też dłużej. Więc same plusy. Dziękuję bardzo. Ponad 7 miliardów, nie wiem. Pan prezes Perkowski. Ponad 7 miliardów. Wnikliwie wyjaśnił, na czym Smart Field polega. Już jestem prawie ekspertem od wydobycia gazu z naciskiem na prawie. Pan Michał Jaworski, członek zarządu Microsoftu. Zaraz coś pokażę. Polska. Proste wydaje się pytanie. Czy kryzys oznacza, czy kryzys wymusza innowacje? No jasne. Przecież wystarczy posłuchać tutaj to, co mówił zarówno prezes Kurzweil, jak i mówiła pani minister Orłowska, jak i teraz pan prezes Perkowski, który zniknął, żeby nam coś pokazać. A zapewne chodzi o gaz. W związku z tym proszę zwrócić uwagę na to, co dzisiaj zostało tutaj powiedziane. Zostało powiedziane takie rzeczy. Te technologie cyfrowe przeniknęły w nasze życie całkowicie. Kiedy pytamy się PKO BP, doskonała firma, właśnie bardzo dużo inwestująca w cyfrowość, czy od strony technicznej to jest problem, co odpowiada prezes? Od technicznej to my mamy to już w zasadzie rozpracowane, wiemy, co moglibyśmy zrobić, dajcie nam tylko szansę. Kiedy rozmawiamy z panem prezesem Perkowskim i pytanie brzmi, co robicie, żeby tutaj jeszcze lepiej wydobyć ten gaz, bo nie macie takich warunków, jak mają Katarczycy, no to oczywiście tu nagle okazuje się, że Polska jest smartniejsza, nawet smartfieldowo fajniejsza niż Katarczycy, ponieważ jesteśmy postawieni przed trudniejszym wyborem, przed trudniejszym zadaniem. I to jest jedna z tych rzeczy, która się pojawia. Może nawet nie jest to kryzys. To są po prostu warunki, w których pracujemy. To, co powiedziała pani minister Orłowska, pojawiła się pandemia, a zatem natychmiast się okazało, że trzeba przenieść kilka milionów polskich uczniów do sieci, gdzieś ich połączyć w chmurze i rozpocząć te funkcjonowanie normalnej szkoły. Zawsze był ten początek. Co się okazuje i co tutaj chciałem zwrócić uwagę? Na dwa elementy. Po pierwsze, to jest kwestia decyzji i ludzi, którzy podejmują, bo to nie jest technologia nawet. To jest kwestia decyzji, że chcę taką rzecz zrobić, chcę być lepszy od Katarczyków, chcę być lepszy od zachodnich banków, chcę wprowadzać innowacje. To jest tylko i wyłącznie na poziomie naszych zarządzających polskimi firmami. Druga rzecz to jest ta chmura i bezpieczeństwo, o których tutaj wszyscy mówili. Można zacząć, bo jeżeli popatrzymy na PKO BP, czy popatrzymy na PGNiG, no to bardzo wielu z naszych słuchaczy dzisiaj powie, no dobra, to są ogromne firmy, one mają możliwości, one mają ludzi, one mają możliwość zrobienia czegoś. Otóż ja chciałbym mieć taki apel do wszystkich, to wszystko leży w zasięgu waszych rąk. To jest kwestia wyobraźni, to jest kwestia uruchomienia pewnych rzeczy. Chmura jest do waszej dyspozycji. I teraz ten element bezpieczeństwa przewijał się tutaj, przewijał się w naszej dyskusji. Pani minister powiedziała o takich rzeczach, które są związane z czymś, co można by nazwać cyberhigieną. Takie rzeczy, które powinien zrobić każdy z nas w domu, powinna zrobić każda firma, przygotować pewne takie elementy, żeby ludzie byli gotowi do stawienia czoła. A z drugiej strony pojawiają się wyzwania, które mają już inny charakter, mają charakter już nawet ataku państwa na państwo. Czy będą to fake newsy,
czy będą to ataki sponsorowane przez państwa, a z takimi mamy do czynienia w tej chwili, z takimi atakami musiała sobie dać radę Ukraina, jest tak naprawdę cały świat, no to wtedy już trzeba mieć to zaplecze. Czy sami to możemy zrobić? Czy możemy zrobić to wspólnie z dostawcą chmurowym? Prawdopodobnie to drugie będzie lepsze. Więc to, jeżeli rozmawiamy o wyzwaniach i podejrzewam, że każdy tutaj z naszych rozmówców dzisiaj by to potwierdził, jeżeli by powiedzieć, które z wyzwań jest dla was najważniejsze w tym przejściu do tego cyfrowego świata, czy połączeniu świata rzeczywistego ze światem cyfrowym, to cyberbezpieczeństwo. I prezes Kurzweil by powiedział, że to jest kwestia zaufania, które muszą mieć wszyscy do waluty, do banku, bo bank jest takim miejscem absolutnego zaufania, a prezes Perkowski by musiał powiedzieć, że odporność naszego kraju zależy od tego, odporność na kryzysy, odporność na, zależy od tego, jak cyfrowo będziemy bezpieczni. Więc ma to bardzo wiele warstw, od tych najprostszych do tych najtrudniejszych, ale bez wątpienia cyberbezpieczeństwo jest jednym z tych elementów, które no, przewijają się w dyskusji nieustająco. Dziękuję bardzo. Pan prezes wrócił do nas. Z czym? Tak, dzięki panie redaktorze, bo tak informacyjnie chciałem państwu pokazać dla tych, którzy są niezorientowani. Proszę państwa, ropa naftowa i gaz nie siedzi w jakichś tam wielkich komorach, jaskiniach pod ziemią. Ona mieści się w tych drobnych, małych porach takich skał, które państwo widzicie. Tutaj jest Dolomit Główny, Czerwony Spągowiec z głębokości kilku kilometrów pod ziemią. I to jest wielka trudność tak naprawdę, okiełznać te zjawiska fizyczne. Przecież tam nie jest tylko gaz, tam jest też woda, jest pewna przepuszczalność. Te skały formowały się przez miliony lat i ten gaz równie dużo łatwiej jest tak naprawdę stamtąd niechcący w trakcie procesów, powiedzmy sobie, górotwórczych czy jakichś innych, uwolnić, niż go faktycznie zatrzymać. Wyobraźcie sobie, że w czymś takim, co państwo macie, nie wiem, czy tu widać wystarczająco zbliżenie, pewnie często jako u siebie posadzki, ściany w łazienkach i tak dalej, to jest dla nas skałą zbiornikową. Tu się ten gaz znajduje i dlatego potrzebujemy tej zaawansowanej technologii, która pomogłaby nam okiełznać te naturalne siły natury, zjawiska fizyczne, chemiczne. Tam się wszystko dzieje dużo inaczej. Tam jest kilka kilometrów skał, które nad tym wiszą, to wszystko ściskają milionami ton, powodując, że coś, co na powierzchni jest genialnie łatwe, tam się staje trudne, jak niemalże spacer na Księżycu. Technologia nam po prostu pozwala to robić w sposób dodatkowo bezpieczny, efektywny. Mogę sobie wyobrazić, że w niektórych państwach, w których ta ropa naftowa i gaz jest zdecydowanie bardziej naturalnym, występującą kopaliną, tam takie skały są często przypominają strukturę bardziej pumeksu lub żwiru. I wyobraźmy sobie, jak łatwo jest wyciągnąć z pumeksu czy żwiru, a jak ciężko tak naprawdę z czegoś, co przypomina w pewnym sensie marmur. Dziękuję bardzo. Trochę się poczułem jak na lekcji geologii albo geografii. Szanowni Państwo, musimy zmierzać ku końcowi. Przed nami kolejna debata. Słowem podsumowania, ostatnie pytanie do pani minister Orłowskiej. Państwo żeście częściowo już o tym mówili. Jakie bariery są najważniejsze? Jakie bariery tkwią w nas i na jakie bariery by pani wskazała, jeżeli chodzi o rozwój innowacyjności i digitalizacji? Mówimy o Polsce oczywiście. Pierwszego pytania, ale nie, już tutaj przechodząc, spróbuję odpowiedzieć tak, jak widzę to z doświadczenia pracy właśnie po stronie administracji, dostarczania tych usług, e-usług dla obywateli w różnych obszarach, czy to w obszarach tych klasycznej administracji, w rozumieniu administracji takiego pierwszego, to co się kojarzy każdemu tak intuicyjnie z administracją, czyli tym urzędem lokalnym,
lokalnym, samorządowym, do którego no właśnie coraz mniej trzeba przechodzić fizycznie. No i właśnie to są te nawyki, bo właśnie to też nie jest tak, że codziennie, każdego dnia potrzebujemy kontaktu z urzędem. I właśnie to służy temu, żeby się okazywało i by tak pozytywnie szokować tego obywatela, że okazuje się, że wcale nie musi wyjść z domu, może pozostać ze swoim urządzeniem mobilnym lub stacjonarnym, które ma podłączenie do internetu i taki sposób się rozliczyć zobowiązań wobec takich no, państwowych zobowiązań, chociażby jak rozliczenie PIT-u, no i to już właśnie teraz się zbliża, każdy z nas powinien pamiętać, bo już kwiecień, do końca kwietnia można praktycznie tylko potwierdzić, a nawet jak jeżeli się zapomni, no to tak naprawdę to, co wyliczył system, no to zostanie złożone automatycznie, co jest bardzo wygodne, zwłaszcza, że dużo musimy często zapamiętywać, coraz więcej mamy różnych obowiązków, zadań, bo tak naprawdę właśnie to jest ten paradoks, jest dużo automatyzacji, ale to nie znaczy, że jest mniej pracy i mniej wyzwań, tylko tak naprawdę coraz więcej sobie tak naprawdę jako społeczeństwa na całym świecie wymyślamy. I to myślę, że to są właśnie te nawyki i tutaj ta współpraca, to zresztą co mówił dyrektor Król o tym, żebyśmy i wiem, co pan redaktor mówił, że to nie jest takie proste, żeby zaglądać do każdego źródła, zweryfikować, czy to na pewno dezinformacja, czy dezinformacja, natomiast to są właśnie te nawyki. To są te nawyki, żeby jednak jeżeli coś nas, im bardziej nas coś szokuje, tym większe prawdopodobieństwo, że to po prostu nie jest prawda. No takie żyjemy czasach, kiedy ta dezinformacja szybciej się rozsiewa. Kiedyś były to prasa papierowa, innego rodzaju, natomiast teraz to jest praktycznie cały czas z nami na naszych urządzeniach mobilnych. Dziękuję serdecznie. Przyzwyczajenie drugą naturą człowieka i czasami z tymi przyzwyczajeniami trzeba walczyć. Dziękuję serdecznie za dzisiejszą debatę. Moimi gośćmi byli Justyna Orłowska, pełnomocnik premiera do spraw GovTech. Dziękuję bardzo. Artur Kurzweil, wiceprezes PKO BP. Robert Perkowski, wiceprezes PGNiG. Robert Król, wicedyrektor NASK i Michał Jaworski, członek zarządu Microsoft Polska. Dziękuję Państwu.